witam. Jak samopoczucie podczas zawodów? Bardzo dobrze. Coś większego się trafiło? Rybki dopisały? Około 2 kg płoć, kilka leszczy i spoza. Czyli cieniutko. Dobrze. A jaką metodą pan dzisiaj próbował łowić? Tylko i wyłącznie tyczką. Tylko tyczką? Tak. Branie jakieś spektakularne, czy... Coś musiałem popić. Niewiele się dzieje, ale przynajmniej słońce. Jakieś plusy tego miejsca są. Dobrze, dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Ani dziękuję. Witam. Jak samopoczucie podczas zawodów? Jak pogoda. Niespecjalnie. Niespecjalnie? A jak sytuacja? Coś się dzieje ciekawego? Całe zawody praktycznie słabo. Ale teraz całe ubranie. Ubranie, ale się zbiło. Tak, słabiutko w mojej sytuacji. Dobrze. Można łapać, ale siebie. Rybki dopisały, czy nie bardzo? Nie. Niestety. No to życzymy panu powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witam. Jak samopoczucie podczas zawodów? Samopoczucie bardzo dobre, chociaż rybki nie biorą. Słucham? Rybki nie biorą, ale samopoczucie bardzo dobre. Ale przed chwilą było branie. Oj, to jak nie biorą? No takie drobne są, no ale są, no. Nie ma rewelacji w każdym razie. Czyli jednak coś się tak dzieje, ale bardzo delikatnie. Bardzo delikatnie. No tak, taka pora robi, wiesz. Ona stoi stanowiskowo. Tu gdzie stoi, stanie ryba, stoi na rybie siad. Tu sąsiad po prawej stronie dusi jedną za drugą. On z 10 kg zrobił. A jaką metodę pan próbował dzisiaj wędkować? Przepon leży na dnie. 20 cm przygruntowany zestaw jest. I przynosi efekty. Tak jest sporadyczne, ale są. No dobrze, dziękuję bardzo i życzę mu powodzenia. Nie, dziękuję. Witam. Jak samopoczucie podczas zawodów? No, zawsze jest dobre poczucie na zawodach. A rybki dopisały dzisiaj? No myślę, że najgorzej nie będzie. Aczkolwiek, no nie każdy dobrze połowi. Wiadomo, lepsze miejsce lepiej się połowi, gorsze mniej. Ale zawsze tam coś jest. No to już słyszeliśmy od zawodników, że będzie pan w czołówce. A tego nie wiem, dopiero waga pokaże. No to życzymy panu powodzenia. Dziękuję. Witam. Może zanęta wytrasowa do końca, lub ryby też stoją stanowiskowo. Także nie jest źle, ale nie ma jakiejś rewelacji, tak? Mówię przynajmniej. Koledzy widziałem trochę lepiej, ale niektórzy tylko. Także... Ale jestem zadowolony, mam na pewno. Dobrze, dziękuję bardzo. Witam. Jak samopoczucie podczas zawodów? Pogoda super. Widać, pogoda dopisała, a rybki? Coś tam mam, ale nie wiem. Nie, ja nie mam zwyczaju uczenia. Jakieś tam rybki są. A co mogło być przyczyną tego, że tak... No kurde, mróz się biorą. Mróz. Ale niektórzy tu bardzo ładnie połowili, tego co słyszeliśmy. To znaczy, wiesz, tam gdzie wszyscy trenowali, tam jest ryba przyzwyczajona. A tutaj nikt nie przychodzi, to... No, ono jest ta ryba, tylko że jest... Nie wiem. Bo ja mówię, miałem 2 podczepione ryby. Na pewno, bo miałem 2 łusknie. Czyli ona jest, ale tak jakby... Bardzo słabo tutaj żerowała. A tam jak jest na sektorze A? Na sektorze A? Chyba żadnego zerowego nie ma, ale trafiały się też większe wyniki. A jaki miał po linii? Oj, tego to nie wiem w tym momencie. No dobrze, to dziękujemy bardzo. Dziękuję. Jak samopoczucie podczas zawodów? Nie narzekamy, tylko ryb brak. Niestety. A co mogło być tego przyczyną? Pełnia księżyca, zmiana ciśnienia i to jest to.
I ryba nie bierze, niestety. Nie wiem jak gdzie indziej, ale... Jakieś chyba... większe okazy się trafiły? Niestety, ale mam dwie rybki. Jestem zadowolony, że mam dwie. No dobrze, dziękujemy bardzo i życzę powodzenia. Nawzajem. Witam. Witam. Jak są poczucie na zawodach? Pozytywnie. Walecznie jest troszeczkę kłopot z rybą, bo ryba jest bardzo chimeryczna, kupę brudu. Nie wiem czemu, nie bierze pod tyczko. Łowię tylko i wyłącznie maczówką i tylko z tego mam jakieś ryby. Z tyczki miałem tylko szczupaka niemiarowego, no i okres ochronny. Ale z odległościówki parę rybek mi się udało dostać. Nie jest najgorzej. A jakieś większe okazy się trafiły? Nie. Wszystko leszczyki rzędu 200-300 punktów. No to życzymy panu powodzenia. Dziękuję ślicznie. Mogę podziękować, bo koniec zawodów. Witam. Hej. Jak samo poczucie? No, okej. A jak wynik? Na razie słabiutko. Coś się dzieje w wodzie? Jedno branie miałem, jedną rybę. Także tutaj podtyczki to zero branie. Ale to chyba nie jest najgorzej. Są też zerowi. To nie wiedziałem. Na jaką metodę pan dzisiaj postawił? Skupiłem się, jest ten zestaw, tak, tyczko łowię. Maczówkę też wyciągnęłam, ale nie radzę sobie, nie radzę sobie maczówkę. No dobrze, to życzę panu powodzenia. Okay. Witam. Jak nastrój na dzisiejszych zawodach? No jak zwykle bojowy. Z efektami kiepsko. Jakieś spektakularne brania się zdarzały? Tak, jedno. A na jaką metodę pan dzisiaj postawił? Zestaw skrócony. A odległościówką pan próbował? Tak. Z jakimi efektami? Kiepskie. Co mogło być tego przyczyną? Brak cywilizacji w wodzie. Nie wiem, po prostu nie wiem. Byłem tydzień temu, złapałem 9 kilo, dzisiaj przyjechałem, nie mogę złapać nic. Dobrze, życzymy powodzenia. Nie chcę zapomnieć. Nie, dziękuję. Witam. Jak samo poczucie na dzisiejszych zawodach? Znaczy jak słońce wyszło, to jest okej, ale słońca nie było, to samo poczucie też nie bardzo było. A czy rybka dopisała? Nie dopisała. Słabo była, ale to jakby tutaj nie było wcale ryby, albo nie żarowała po prostu. Nie wiem jak gdzie indziej, ale tutaj kompletnie. A jak wyglądają dzisiejsze brania? Takie raczej delikatnie bierze ryba. No i nie ma dużo tych ryb, dosłownie 5 ryb. No to życzymy panu powodzenia. To i tak nie jest najgorzej. Witam. Jak samo poczucie na dzisiejszych zawodach? A, dobrze. Rybka dopisała? Nie. Nic pan nie zabrał? Nic. A co mogło być z tego skutkiem? Nie mam pojęcia. Jakieś wnioski z dzisiejszych zawodów? Na razie jeszcze nie mam. No dobrze, to życzymy panu powodzenia. Dziękuję. Witam. Jak samo poczuć się na dzisiejszych zawodach? No fajnie jest. A jak z rybką dopisała? No średnio, szczerze powiedziawszy. A na jaką metodę pan dzisiaj postawił? No, odległościową. I jak efekty? Jestem średnio zadowolony, ale nie jest źle. Według innych chyba całkiem dobrze. No, chyba tam na początku sektora, teraz ryba pod tyczkę weszła. No dobrze, to życzymy panu powodzenia. Dzięki. Witam. Jak samo poczucie na dzisiejszych zawodach? Ciepło. Ciepło? A rybka dopisała? To znaczy przez pierwszą godzinę nie miałem w ogóle ryb. W tej chwili udało się jakoś tam... I mamy branie. I mamy rybę. To chyba najmniejsza. Oj, pinkar się rozsypała. I haczyk się urwał. I myślę, że to już będzie koniec dzisiejszego wędkowania. Już poplątałem wszystkie zestawy, jakie miałem. A jak z braniami dzisiejszego dnia? Znaczy z rana nie było w ogóle. Teraz w tej chwili od jakiejś półtorej godziny udało mi się jakoś ściągnąć tą rybę i... Płocie, bardzo ładne płocie, leszcz drobny, jeden taki bonusowy leszczek, ja wiem, może około kilograma. Ale w miarę. Super. Dobrze, to życzymy powodzenia. I nawzajem. Witam. Jak samo poczucie na dzisiejszych zawodach? Jak zawsze. A rybka dopisała?
Od połowy zawodów, tak, od drugiej połowy. Od drugiej połowy zawodów. I co? I to oznacza koniec. Co głównie brało? Wszystko. Mam leszczyki, trąbię, płotek dużo, okonia. Także... To rybosan bardzo zróżnicowany. Tak. No to powodzenia przewadze. Dziękuję. Witam. No, jak samo poczucie po zawodach? Nie, może aż tak źle nie. Nie, super poczucie, nie? Rybka brała, dopisała, weszła, rozkręciła się w drugiej godzinie, także rewelacja. I na jaką metodę pan postawił? No zdecydowanie pełny zestaw, czyli 12,5 metra akurat w moim przypadku. Nie warto tutaj się zgadzać moim zdaniem. No, dzisiaj zadziałało, rybka wpłynęła. Dobrze. A co pan powie, dlaczego u pana zaskutkowało takim sukcesem? A dobre miejsce, dobrze podany towar i wpłynęły, no. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dzięki. I życzę powodzenia przy wadze. Dzięki bardzo. Zobaczymy. Ze współorganizatorem Grand Prix Okręgu Lubelskiego, Tomaszem Samoniem. Tomku, tam? Może nam opowiesz coś o organizacji zawodów? Jak to wszystko wyglądało? To znaczy, dzisiejsze zawody organizował Koło Haczyk wraz z Rafałem Walczakiem. Powiedzmy, to był taki główny organizator dzisiejszych zawodów. Pierwsza tura za nami, przed nami jeszcze 10. Też będziemy organizować jeszcze jedną turę. No, zobaczymy, jak wyjdzie. A może nam opowiesz coś o połączeniu tych lig? No, mamy rekordową frekwencję. Nie pamiętam już chyba z kilkanaście lat, jak nie było tylu zawodników. No troszkę mamy problem ze zmieszczeniem się, że tak powiem. Nasze łowiska są raczej nieprzystosowane do takiej ilości zawodników. Może to się zmieni w przyszłości. No zobaczymy. Na razie jest dużo osób. Zobaczymy, ile będzie w połowie sezonu i pod koniec. Na razie jest frekwencja super. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję.